Przegrywamy 0 do 3 z Koniczanką. No i pierwsze pytanie, co stało się w tej trzeciej minucie, bo puściłeś tę piłkę i wydawało się, że ona chyba przejdzie do Andrzeja Witana, a tak się jednak nie stało. Nie wiem. Trzeba obejrzeć wideo, nie wypowiadam się. A jak skomentujesz to spotkanie? No bo w pierwszej połowie... Myślę, że jest łatwo skomentować. No tak naprawdę my graliśmy, Koniczanka strzela bramkę, no i myślę, że nie ma nic więcej do powiedzenia. No. Trzy błędy tak naprawdę to bramki sami sobie strzeliliśmy, no poza trzecią bramką, gdzie oni no, już czekali tylko i wyłącznie na kontrę. My się bardzo mocno otworzyliśmy i skontrowali nas, strzelili bramkę, to a dwie pierwsze bramki to sami sobie strzeliliśmy i tak naprawdę nie ma co tutaj się więcej rozwodzić na ten temat. Dwa miesiące bez wygranej w lidze, no to chyba nie powinno się zdarzyć takiemu zespołowi jak nasz. A my jakim jesteśmy zespołem? Myślę, że taki, który ma potencjał na coś więcej niż no, remisy i porażki. No, też tak, też jestem tego samego zdania. Teraz jedziemy do Olsztyna. No i chyba takim najlepszym wyjściem z tego będzie szybka regeneracja. Szybkie, można powiedzieć, wybicie tego meczu z głowy. Ja myślę, że oczywiście, że tak, trzeba wziąć wnioski, przeanalizować i jechać do Olsztyna po trzy punkty.